Nowenna do świętego Józefa, dzień czwarty, za ojców. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Józefa prawo Boże było prawem jego życia. Nie stanowiło dla niego problemu nawet wtedy, gdy wiązało się z wyrzeczeniem i ofiarą. Mądrość Józefa polegała na tym, że wiedział, iż bez oddania cząstki siebie nie będzie mógł się sam rozwijać, jak również nie będzie się mogło rozwijać jego małżeństwo. Tego samego uczył małego, a później nieco większego Jezusa. Dzisiaj wielu rodziców chce maksymalnie ulżyć swoim dzieciom. Jest to najzupełniej zrozumiałe. Czy w tej chęci jednak nie idziemy o krok za daleko? Czy nie odbieramy swoim najbliższym samodzielności, nie wyręczamy we wszystkim? Czy nie rządzimy swoimi najbliższymi, wypominając im naszą opiekę i zaangażowanie? Czy nie utwierdza to w nas w mniemaniu o własnej wyjątkowości, o swoim wyjątkowym poświęceniu? I tutaj chcemy być najlepsi, tutaj poddajemy się swoistej rywalizacji ze znajomymi, kolegami i koleżankami. Może brakuje w nas po prostu miłości? Prośmy świętego Józefa za mężczyzn, którzy gubią się w wychowaniu, zbyt mało uwagi poświęcają swoim dzieciom, jak również za tych, których nadopiekuńczość przynosi więcej szkody niż pożytku. Święty Józefie, opiekunie Maryi i Jezusa, prowadź nas i wspieraj w naszej drodze do świętości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.